Witajcie, przyjaciele. W naszej ojczyźnie przeważa w tej chwili taka nowa ideologia i nowa ekonomia. Mówi się, że to są zwolennicy nowej ekonomii, nie neoliberalnej, tylko zupełnie to jest inny nurt, czyli to jest szkoła oparta, znaczy trend oparty na szkole austriackiej. I tutaj przewodzi temu ruchowi Korwin-Mikke, i dlatego czasem nazywa się ich korwinowcami, działają bardzo sprawnie i popiera ich bardzo wielu młodych Polaków. Młodych Polaków rozczarowanych tym, co jest w tej chwili, prawda? Trudno się dziwić. Szukają wobec tego wyjścia z tej matni i uważają, że te idee, które głosił Mises, to są idee bliskie im. To jest po prostu idea pieniądza opartego na złocie. Ponieważ na początku lat 80, w 71 roku, prawda, został zlikwidowany parytet złota, czyli dolar przestał być wymienialny na złoto, no od tej pory uważa się, że nasza gospodarka, gospodarka światowa idzie, posuwa się w złym kierunku, prawda, obrała inny kierunek i zbliżamy się do jakiejś krawędzi, do jakiejś kraksy, jakiejś katastrofy. No i korwinowcy uważają, że w związku z tym ratunek to byłby powrót do złota. Otóż żaden powrót nigdy nie jest niczym dobrym, słuchajcie, bo skoro w tamtym okresie też nie panowało żadne Eldorado, ani żaden specjalny dobrobyt, może gospodarka była bardziej unormowana, ale wszystkie inne rzeczy jednak także kulały. Także była bieda, było bezrobocie i naprawdę trudne warunki życia. Więc do tego nie trzeba wracać, trzeba szukać nowych rozwiązań. I te rozwiązania stworzył między innymi nasz ekonomista i polityk gospodarczy, czyli Jerzy Zdziechowski. I jego ideę szerzył i bardzo propagował, nie żyjąc już niestety, Jacek Andrzej Rosakiewicz. Warto wrócić do tego, o czym pisał Jacek. To są bardzo cenne rzeczy. I właśnie Jerzy Zdziechowski stworzył tą szkołę, która mówiła o tym, że pieniądz powinien być oparty na parytecie gospodarczym. A więc oznacza to krótko tylko tyle, że pieniądza powinno być na rynku tyle, żeby towar, który jest potrzebny ludziom i niewadliwy, żeby ten towar mógł być nabyty. Bo jeśli jest taka sytuacja, że towar jest, chętni do nabycia są, a czegoś w środku brakuje, brakuje tego pośrednika wymiany, czyli pieniądza, no to w takiej sytuacji, czy ten pieniądz będzie oparty na złocie, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. W dalszym ciągu ta nierówność będzie, prawda? Więc jeśli mamy w tej chwili taką sytuację, że możemy produkować tyle, ile potrzeba, no bo wyobraźmy sobie, że nasze społeczeństwo potrzebuje tam ileś tam milionów par butów. Czy możemy wyprodukować tyle par butów, ile jest potrzebne naszemu społeczeństwu? Tak. Ale czy jeśli wyprodukujemy taką ilość par butów, czy one będą wszystkie sprzedane? Nie. One będą sprzedane tylko wtedy, jeśli ta druga strona, czyli ten kupujący, będzie miał na to środki, czyli będzie miał na to pieniądze. Więc parytet gospodarczy to jest wprowadzenie do obrotu gospodarczego takiej ilości pieniądza, który krążąc, przechodząc z rąk do rąk, zapewni nam taką wymianę dóbr, że nasze potrzeby będą w sposób maksymalny zaspokojone. Oczywiście mówimy tu cały czas o dobrach, które nazywam pomnażalnymi, czyli takie dobra, które nie są dobrami rzadkimi, prawda? Czyli to nie jest ziemia, która jest ograniczona, to nie są nieruchomości, których też budowa może być ograniczona, to nie będzie biżuteria, która też jest ograniczona i tak dalej, prawda? Ale te rzeczy, które możemy wytwarzać i w momencie zaistnienia potrzeby pojawi się nowy producent, i znowu dostarczy na rynek tego, czego brakuje. Więc w takiej sytuacji powinniśmy rozważać to, ile tą ilość pieniądza powinniśmy dostosować do takiej sytuacji, kiedy te dwie kategorie, czyli produkcja i konsument, kiedy te kategorie będą zrównoważone. Czyli nie ma marnotrawstwa, nie wrzucamy rzeczy dobrych, choć są chętni do tego, żeby kupić. I ta teoria to jest właśnie teoria
oparcia pieniądza na parytecie gospodarczym. Czyli wprowadzamy na rynek taką ilość pieniądza, która zapewni pełne zaspokojenie potrzeb. Przy czym pamiętajmy, że PKB w rozwiniętych krajach składa się w 80% z usług. I musimy zrozumieć, że to nie chodzi tylko w tym parytecie gospodarczym o to, ile wyprodukujemy rzeczy, ale także o to, ile wyprodukujemy usług i jaką ilością usług będziemy się pomiędzy sobą wymieniać. Czy ja będę sama sobie robiła pazurki, prawda? Czy pójdę do manikierzystki? Czy będę oklepywać się, prawda, co teraz jest modne, takie oklepywanie, czy pójdę do masażysty? Więc chodzi o to, żeby była możliwość także wymiany usług, ale żeby ta wymiana zaistniała, to musi być odpowiednia ilość pieniądza w obiegu. Ja nie mówię o pieniądzu w ogóle, mówię tylko o pieniądzu, który służy gospodarce. Dlaczego nie mówię o pieniądzu w ogóle? No bo pieniądza w ogóle jest bardzo dużo, tylko że ten pieniądz wcale nie jest w gospodarce. Ten pieniądz gdzie jest? On jest na rynkach finansowych i on tam się bawi, prawda, tam te tysiące transakcji przebiegają co minutę i tam cała ta gra się odbywa. Natomiast realna gospodarka jest jak gdyby obok postawiona i ewentualnie z tych rynków finansowych trochę pieniędzy wpływa do tej realnej gospodarki, ale więcej pieniędzy z realnej gospodarki odpływa na rynki finansowe. A więc czy jeśli pieniądz byłby oparty na złocie, czyli istniałby ten parytet złota, parytet gospodarczy, parytet, o którym mówi szkoła austriacka, prawda, i nasi korwinowcy. Czy wtedy by się to poprawiło? No, jakby się poprawiła sytuacja w Polsce, gdyby złoty, zamiast być oparty na rezerwie walutowej, no bo jest na rezerwach walutowych oparty, prawda, byłby oparty na złocie? No to ja nie wiem. No być może, że wtedy, jeśli gromadzilibyśmy zapasy złota i ilość pieniędzy by się w związku z tym zwiększała, to może byłoby więcej realnego pieniądza, czyli tego emitowanego przez NBP, a mniej byłoby tego pieniądza dłużnego, czyli pieniądza, który jest produkowany przez banki i dostarczany gospodarce przez banki. Więc uważam, że złoto jest takim samym towarem jak każdy inny. Oparcie się na parytecie złota jest także ryzykowne o tyle, że cena złota także się zmienia. Mało tego, w tej chwili już wiemy, że możemy złoto wyprodukować, prawda? Co prawda produkcja złota drożej kosztuje niż samo złoto, więc na razie to jest w powijakach, ale de facto złoto można także produkować. Więc ilość złota po pierwsze na świecie może być ograniczona, a może nie, bo będą nowe kopalnie złota. Złoto jest towarem. Złoto jest towarem, który no, jest specyficznym towarem, ale jak go mamy, to musimy go przechowywać, jakieś skarbce mieć i tak dalej. Nawet gdyby złoto miało charakter stabilny, znaczy jego wartość nabywcza byłaby stabilna, no bo na czym opiera się wartość danej rzeczy? Dlaczego złoto mówimy, że jest droższe albo tańsze? Porównujemy to z pieniądzem, ale właściwie kiedy pieniądz jest wartościowy i na czym polega wartość pieniądza? No na sile nabywczej. Ile za ten pieniądz możemy nabyć potrzebnych nam towarów i usług? I dlatego to, co było być może właściwe w epoce niedoboru, czyli wtedy ten pieniądz musiał być reglamentowany, bo tych towarów było zawsze mniej niż potrzeb. Zawsze było mniej, więc zawsze zostawała grupa ludzi, którzy nie mogli tego nabyć z racji tego, że tego towaru było za mało. Zmieniła się ta epoka. Mamy epokę obfitości. Możemy produkować skolko ugodno, ile chcemy, prawda? Zatem jeśli w tej chwili rządzi rynkiem nie podaż, tylko popyt, no przed tym rządziła podaż, produkcja była ograniczona i do tej produkcji należało dostosować ilość pieniądza. Teraz mamy inną sytuację. Teraz mamy zapotrzebowanie na produkty i tym potrzebującym trzeba dostarczyć tyle środków, żeby mogli nabyć to, co może być produkowane w sposób nadmierny, nawet gdyby tak się okazało, że to jest potrzebne. Więc
To jest, żeby zacząć dyskusję z korwinowcami, musimy najpierw ustalić założenia. Chodzi mi bowiem o to, czy ja mogę dyskutować z korwinowcem, jeśli on uważa, że nie żyjemy w erze obfitości. No bo to jest pierwsze pytanie. Jeśli zgodzi się ze mną, że żyjemy w erze obfitości, no to dalsza dyskusja jest już niepotrzebna, bo on w jego założeniach mamy erę niedoboru. I teraz dyskusja może się toczyć tylko wtedy, jeśli pole porozumienia jest to samo. I dlatego tym spotkaniu chciałabym rozpocząć taką dyskusję z korwinowcami, dyskutować także o wszystkich innych rzeczach, o których oni mówią, ponieważ oni opierają się na prawach ekonomicznych, które niestety nie są już aktualne. Dziękuję bardzo.